Jednym z najczęstszych pytań, które do mnie przesyłacie, jest to, z jakich narzędzi, z jakich aplikacji korzystacie w zespole, w waszej ekipie, w całym tym procesie tworzenia nowych produktów i projektów. I jest to dla mnie bardzo zrozumiałe, ponieważ pamiętam te czasy, gdy zaczynałam w 2016 roku mój pierwszy kurs online i wtedy to ja zmagałam się z tym, żeby mój dzień był dobrze zorganizowany, żeby to wszystko dobrze poukładać. Natomiast wraz z rozwojem mojego biznesu, gdy do moich projektów dołączały kolejne osoby współpracujące, firmy, zaczynałam widzieć, że pięknie rozwijamy się, natomiast często pojawiały się problemy w komunikacji, w tym, że dużo czasu zajmowało nam ustalanie pewnych kwestii. I jeżeli Ciebie interesuje to, jak usprawnić komunikację w zespole po to, żeby Twoje zespoły projektowe lepiej ze sobą się komunikowały sprawniej, to zapraszam Cię serdecznie, bo właśnie w tym odcinku będę przedstawiać narzędzia, które ja z moją ekipą teraz aktualnie wykorzystuję. Nazywam się Anna Cetlin i moją misją jest dzielenie się z Tobą wszystkim, czego nauczyłam się przez 22 lata prowadzenia biznesu w różnych obszarach: strategii marketingowych, public relations, relacji inwestorskich i mediów społecznościowych. Obecnie skupiam się na wykorzystaniu komunikacji online, docieraniu do klientów i budowaniu systemów stabilnych przychodów, nawet gdy zaczynasz z niewielkim budżetem i ograniczonym czasem. Pierwsze narzędzie. Zaczynamy od narzędzia najważniejszego, w którym wszystkie nasze projekty, kampanie, zadania są szczegółowo rozpisane i przypisane konkretnym osobom. To Asana. Asana to narzędzie, które pozwala Ci przyjrzeć się zadaniom z perspektywy mikro i makro, czyli możesz zerkać na to, co Ty masz do zrobienia, co cały zespół robi, jaka jest to część kampanii, w które elementy kto jest zaangażowany. Nie będę tutaj szczegółowo opowiadać, jak działa Asana, ponieważ mamy to doskonale opisane aż w dwóch postach na temat tego, jak założyć konto w Asanie, jak stworzyć swój projekt, więc wszystkie osoby, które teraz zastanawiają się, co to jest Asana i dlaczego oni z niej korzystają, zachęcam do tego, żeby kliknąć w linki, które umieszczam pod tym materiałem. Tam znajdziecie wskazówki krok po kroku. To, co jest najważniejsze, to to, że z Asany możesz korzystać w pierwszym etapie bezpłatnie i ona naprawdę wystarczy do prowadzenia nawet bardziej skomplikowanych projektów. W tej wersji bezpłatnej jest to świetny czas, żeby tej Asany się nauczyć, wdrożyć. W momencie, kiedy będziesz już potrzebować więcej funkcji, żeby bardziej panować nad tym wszystkim, co się dzieje w Twojej ekipie albo Twój zespół będzie się rozrastał, to możesz wtedy korzystać z dodatkowych płatnych opcji. Uwaga, jako ciekawostkę powiem Ci, że Asana wcale nie była naszym pierwszym wyborem i być może ta podpowiedź skłoni Ciebie do tego, żeby kliknąć na inne narzędzie i inny post, w którym opisuję to narzędzie. A mówię o Trello. Trello to narzędzie, z którego na początku tego wszystkiego, co tworzyłam, korzystałam, ja sama prywatnie, bo uwielbiam taki widok na tablicy, gdzie rozpisuję sobie moje zadania, pomysły, rozbudowuję je o dodatkowe grafiki, elementy i wtedy właśnie w tym pierwszym etapie korzystałam z Trello. Na moim blogu również znajdziesz opis, jaka jest różnica, w czym pomaga Trello, kliknij, zapoznaj się. Oba te narzędzia, i Asana, i Trello, są dostępne również jako aplikacje, czyli możesz z nich korzystać i na komputerze, i na telefonie. W związku z tym są bardzo wygodne w użytkowaniu. Nieważne, które narzędzie wybierzesz, ważne jest to, żeby mieć miejsce, w którym rozpisujesz projekty, w którym zbierasz wszystkie pomysły, zadania, punkty, które są ważne i których nie chcesz pominąć. Jeżeli zaufamy tylko swojej pamięci, możemy w pewnym momencie odkryć, że zapomnieliśmy o najważniejszych, kluczowych momentach, więc zachęcam Cię gorąco, wybierz narzędzie i stosuj je regularnie, zaglądaj tam i korzystaj z tych funkcji, które te narzędzia oferują.
Oczywiście dla mnie i dla mojej ekipy najważniejszymi miejscami, które najczęściej odwiedzamy, jest mój blog, gdzie publikuję bezpłatne treści dla Was, platforma kursowa, gdzie mogą logować się wszyscy uczestnicy moich kursów i tam mają wszystkie materiały, które kupują, oraz sklep. Natomiast jeżeli miałabym tak szczerze powiedzieć, gdzie najczęściej z ekipą zaglądam, to zapewne jest to Dropbox. To jest drugie narzędzie, które chcę Ci polecić. Dropbox to jest narzędzie, w którym lądują w uporządkowanych folderach wszystkie grafiki, PDF-y, ważne dokumenty, czyli jest to taki nasz magazyn wszystkich treści, jakie tworzymy. A każdy z nas wie, że tych treści, szczególnie do mediów społecznościowych, jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli tworzysz kursy, być może działasz podobnie tak jak ja, to tych materiałów jest jeszcze więcej, więc fajnie, jeżeli stworzy się w Dropboxie, a Dropbox działa w chmurze, więc wszyscy uczestnicy, wszyscy członkowie mojej ekipy, osoby współpracujące mają dostęp do tych materiałów, nie musimy przesyłać sobie maili. Co więcej, ważne jest, żeby stworzyć na początek przemyślaną, taką usystematyzowaną strukturę, aby każdy szybko ten materiał znalazł. O tej strukturze teraz trochę Ci powiem. Sam Dropbox i tworzenie folderów w Dropboxie nie jest trudne. Natomiast jeżeli dobrze wypracujesz tą strukturę, niezależnie czy nowa osoba, czy taka, która już w Twojej ekipie jest długo, szybko odnajdzie materiały, których potrzebuje. Ta struktura jest ważna, ponieważ jeżeli już na początku zapanuje w Dropboxie chaos, to za chwilę zupełnie nie będziesz wiedzieć, gdzie znaleźć grafikę, która dotyczyła jakiejś promocji, gdzie znaleźć PDF, który był dołączony do modułu drugiego jakiegoś kursu. Więc to, co najważniejsze, to opracowanie tej struktury, jak te materiały będą dodawane, czyli odpowiednich folderów, no a potem nadanie dostępów odpowiednim osobom, aby zapisywać te materiały w odpowiednich miejscach i aby te osoby mogły z nich korzystać. Dla przykładu, jeżeli ktoś tworzy dla Ciebie grafiki, dajesz mu dostęp do danego folderu, on umieszcza tam te wszystkie grafiki, mogą być w tych folderach podfoldery, czyli grafiki na Facebooka, grafiki na Stories, grafiki na Instagram. I dzięki temu osoba, która publikuje treści, w bardzo szybki sposób te wszystkie materiały może odnaleźć. Także polecam Ci serdecznie, zajrzyj na stronę Dropboxa, zapoznaj się, jak to narzędzie funkcjonuje. Omówiłam Asanę, gdzie rozpisujemy projekty, nasze przyszłe plany, gdzie delegujemy też zadania. Opisałam Dropboxa, gdzie umieszczamy tam wszystkie materiały. Czas teraz na narzędzie, które pozwala nam komunikować się ze sobą, bo ani Asana, ani Dropbox do tego nie służy. Na myśl tym osobom, które kiedyś korzystały często z maili, przychodzi mail, ale to też nie jest wygodna forma komunikacji. Niektórzy ratują się Messengerem, ale też po dłuższym używaniu możemy stwierdzić, że Messenger czy WhatsApp nie są stworzone do prowadzenia konwersacji z zespołem w sposób uporządkowany. I w tym momencie możemy wykorzystać narzędzie, które nazywa się Slack. My ze Slacka nie korzystamy tak długo. Przyznam Ci się szczerze, że właśnie chyba z przyzwyczajenia bardzo długo wysyłaliśmy sobie wiadomości takie krótkie, kontaktowaliśmy się poprzez Messengera, ale już w momencie, kiedy tych projektów zaczęło być bardzo, bardzo dużo, wybraliśmy Slacka. Dlaczego? Ponieważ właśnie Slack ma możliwość uporządkowania wątków rozmów, czyli możemy założyć jakby takie kategorie rozmów, wątki, w których osoby zaangażowane na przykład w dany proces, w daną promocję, w daną kampanię czy w obsługę klienta mogą umieszczać w tym wątku wiadomości. I wtedy bardzo szybko, podobnie zresztą jak przed chwilą opowiadałam Ci to o Dropboxie, możesz odnaleźć rozmowę na dany temat. Oczywiście w Slacku możesz też kontaktować się bezpośrednio z wszystkimi osobami, które są dodane do tego Twojego konta i dzięki temu po prostu na wielu poziomach te rozmowy można tam prowadzić, ale znowu bardzo ważne jest to, że masz to w jednym miejscu, nie jest to rozproszone i Slack możesz, co jest też dla wielu osób ważne, połączyć na przykład ze wcześniej wspomnianym Dropboxem czy z innymi aplikacjami i dzięki temu ta synchronizacja tych wszystkich linków i przesyłania danych jest szybsza i prostsza. Jakie kategorie, albo inaczej mówiąc, wątki możesz tworzyć w Slacku, żeby to sobie wszystko uporządkować? Na przykład tworząc nowy produkt. Ostatnio tworzyliśmy
progres, nieperfekcja treści, był wątek dotyczący tego produktu. Jest też wątek dotyczący samych grafik, gdzie tylko rozmawiamy odnośnie grafik, ale na przykład jako ciekawostkę powiem Ci, że jest też wątek, który używamy rzadko i wątek ten nazywa się trudni klienci. To oczywiście wątek, w którym ewentualnie, gdy ktoś zgłasza jakiś problem, pojawia się tam i rozmawiamy, jak rozwiązać tą sprawę, ale tak jak wspomniałam, na szczęście jest to wątek najrzadziej używany. Kolejne narzędzie, które dziwię się, że aż wymieniam jako czwarte, bo tak naprawdę jest chyba równolegle powinno być wymienione z Dropboxem, czyli powinno być na miejscu drugim, ale tu Slack trochę wyprzedza, bo jednak komunikacja jest ważna, to Canva. Canva to narzędzie, które mi osobiście wydawało się jeszcze chwilę temu, że każdy zna, ponieważ ja o Canvie mówię już od kilku lat, wiele osób poleca Canvę. Canva jest dostępna w wersji na komputer i na Twoją komórkę, czyli jako aplikacja, więc bardzo łatwo się z niej korzysta. I okazuje się, że ciągle jak spotykam osoby, czy to na szkoleniach, czy na spotkaniach, czy nawet jak dołączają kolejne osoby do naszej ekipy, okazuje się, że nie działają w Canvie, nie słyszały o Canvie i nie wiedzą, co to jest Canva. Polecam Ci to miejsce, zajrzyj tam koniecznie, szczególnie jeżeli tworzysz grafiki do mediów społecznościowych, czy to dla siebie, czy dla innych marek, ponieważ jest to miejsce, gdzie możesz mieć wszystko zapisane i tam możesz tworzyć całą swoją identyfikację wizualną. Mnóstwo szablonów, mnóstwo możliwości, grafiki bezpłatne i płatne. I nie tylko do mediów społecznościowych. W Canvie tworzymy PDF-y, e-booki, zaproszenia na wydarzenia, nawet zaproszenia na urodziny syna tworzyłam kiedyś i wszyscy byli zachwyceni efektem. Kalendarze, wszystko co przyjdzie Tobie do głowy. Canva jest bardzo intuicyjna, aczkolwiek ja uważam, że ma tak wiele możliwości, że przeciętny użytkownik nawet nie ma czasu zagłębić się w te wszystkie funkcje. Natomiast my w moim projekcie Progres, Nieperfekcja Treści podajemy Wam bardzo dużo tutoriali z przykładami i z szablonami, jakie wykorzystywać właśnie do swojej marki, do swojego biznesu, jakie przemieniać, bo często wchodzimy do Canvy i nie wiemy teraz, no okej, ale co mogę zrobić dla mojej marki, jak wykorzystać te wszystkie grafiki, więc w projekcie Nieperfekcja Treści wszystkie tutoriale pokazują, jak wycisnąć z tego narzędzia jak najwięcej właśnie dla naszej marki, dla naszej komunikacji w mediach społecznościowych. Ostatnie dwa narzędzia. Pierwsze narzędzie to narzędzie, które służy nam do kontaktu, połączeń z Wami, czyli akurat w tym wypadku Zoom, aplikacja, która pozwala nam organizować spotkania wideo online z klientami, czyli konsultacje, warsztaty, konferencje. I korzystamy z niej ostatnio coraz częściej, jak większość osób, które okres pandemii i tego odizolowania skłonił do tego, żeby poszukiwać narzędzi, które nam to ułatwią i pomogą. Zoom wyszedł naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom, bardzo przyjął się dobrze na rynku i faktycznie my też zaczęliśmy z niego częściej korzystać, więc jeżeli potrzebujesz takiego narzędzia, serdecznie Ci je polecam. Natomiast to, na co chcę zwrócić Twoją uwagę, to jest taki tip dodatkowy. Jeżeli jesteś osobą, która umawia dużo takich spotkań wideo, online, być może świadczysz konsultacje, być może masz spotkania, jakieś mastermindy, coachingi, lekcje, jesteś nauczycielem angielskiego czy z innych przedmiotów, no cokolwiek, trenerem, który organizuje treningi. Ja odkryłam funkcję, która po prostu zmieniła moje życie i mojego zespołu, a mianowicie zintegrowałam aplikację Zoom z drugą aplikacją, innym narzędziem o nazwie Calendly. I teraz taki tip właśnie dla tych wszystkich osób, które wcześniej wymieniłam. Na czym to polega? Możesz poprzez połączenie Calendly z Zoomem wygenerować automatycznie, ustawić wcześniej daty dostępności, wypisać cały swój kalendarz i
osobom, które wykupują u Ciebie na przykład takie spotkanie lub po prostu każdej osobie, z którą chcesz umówić spotkanie, wysyłać link do tego swojego kalendarza. Ta osoba wybiera stosowny termin i dalej wszystko już dzieje się automatycznie, czyli Calendly rezerwuje spotkanie w Zoom, Zoom wysyła automatycznie link tej osobie, do tego wszystkiego jeszcze możesz to Calendly zintegrować z Twoim kalendarzem. Ja na przykład mam to połączone z moim kalendarzem, dzięki temu od razu zapisuje się w moim kalendarzu online data tego spotkania i mam ten czas zarezerwowany. Czego unikamy? Wymiany dziesiątek maili. O której Pani pasuje, czy ta godzina, nie pasuje, proszę przełożyć. Wszystko dzieje się automatycznie. Ty wysyłasz jeden link, klient wybiera, Zoom wysyła link od razu do spotkania, co więcej, wysyła też Calendly przypomnienie przed tym spotkaniem. Bajka, więc jeżeli to wydaje Ci się ciekawe, koniecznie sprawdź, jak to działa, bo naprawdę ułatwia to życie Tobie, Twojej ekipie, która nie musi wysyłać tych wszystkich maili i osobie, która chce skorzystać i umówić spotkanie wideo z Tobą. Bardzo ważnym narzędziem, które odmieniło mój biznes i cały czas jest, można powiedzieć, trendem, który się rozwija, jest aplikacja Ecam do prowadzenia transmisji na żywo. Natomiast dzisiaj tutaj za dużo o tej aplikacji nie powiem, przygotuję oddzielny materiał na ten temat, bardziej instruktażowy ze wskazówkami, jak prowadzić angażujące transmisję na żywo, jak prowadzić swój show na żywo w innym poście i zaproszę Cię tam już niedługo. Żeby nie przegapić tego posta, polecam Tobie serdecznie zasubskrybuj mój kanał tutaj albo zapisz się na mój newsletter na stronie joannacepin.pl. My często umieszczamy takie tutoriale, jak korzystać z poszczególnych narzędzi, więc myślę, że dla tych osób, które są teraz na etapie poszukiwania takich rozwiązań, będzie to najlepsza opcja zapisanie się na newsletter lub subskrypcja mojego kanału. Ja dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Przypominam, że wszystkie linki do omawianych narzędzi znajdziesz pod tym materiałem. Do zobaczenia. Na komputer, jak i na... Nie, Dorota, muszę jeszcze raz to nagrać. Na pewno znasz pytanie. Zacznę po prostu inaczej.